Jesteśmy w Międzyrzecu Podlaskim, pod Stokiem tak zwanym, na kompleksie sportowym pod Stokiem. Organizujemy tutaj, tak jak wspomniałem, wyciskanie na ławce leżąc masy własnego ciała oraz pokażemy Państwu tutaj nasz sport, na czym polega po prostu. Organizator główny Strongman Team Międzyrzec Podlaski. Pozdrawiamy wszystkich strongmanów w Polsce oczywiście. Słuchajcie, zorganizowaliśmy tą imprezę dla promowania sportu. Traktujemy to naprawdę czysto sportowo, żeby dzieciaków oderwać troszeczkę też od telefonów i wyjścia na zewnątrz, korzystania ze sportu. Jesteśmy dzisiaj z Adrianem, jesteśmy z Mateuszem i z Robertem. Nie mamy jednego kolegi dzisiaj, akurat nie może dotrzeć do nas. Dziękujemy tutaj dla Mosiru Międzyrzec Podlaski za pomoc w zorganizowaniu. Także będzie nam miło zorganizować następną imprezkę. Widzę, że troszeczkę ludzi przyszło, mamy dopiero początek, zapisy. Nasze jako Strongmana będzie to jako pokaz. Wiadomo, że będą tam ciężary dosyć spore. Natomiast co do samego wyciskania, robimy to jako promowanie sportu. No i wiadomo, jak to wśród chłopaków, każdy chce się pokazać, kto jest od którego silniejszy w mieście. W tej chwili mamy 14 zawodników i 4 kobiety. Od razu zaczynamy od wyciskania, a później robimy jako pokaz z odpoczynkiem. Tak jak powiedziałem, wyrobimy kategorię wagową 80, 90 i 100+. Wyciskamy na ławce leżąc sztangę za sekuracją na wielokrotność własnego ciała, czyli jeżeli ktoś waży 80 kg, mamy na sztandze 80 kg, ile razy da radę wycisnąć. Dzisiaj pokażemy marsz z jokiem, jest to spacer Bushmana tak zwany. Waga samego urządzenia jest 150 kg na rozgrzewkę. Na zawodach naprawdę silni zawodnicy noszą po 400 kg. Później robimy hantel, wyciskanie hantla jednorącz. Pusty waży 50 kg i dokładamy do niego ciężaru. No i mamy tutaj oponę. Obracanie opony. Jest to opona, która waży około 340 kg. Sześciokrotnie na zawodach musi być przerzucona na czas. Jest to sposób na życie dla zawodników, którzy są w czołówce światowej, Europy i świata. Oczywiście mamy tutaj w Polsce wielu zawodników. Pozdrawiam. Natomiast ja już ze względu na wiek, no już prawie 47 lat już, więc ja już to traktuję jako hobby. Jeszcze mam chęć wystartować w Pucharze Polski, ale zobaczymy, jak się przygotuje w kategorii 40+. Działamy już 7 lat. 7 lat jesteśmy startujemy w Europie, startujemy w Polsce, także promujemy miasto, promujemy sport, promujemy samych siebie. Mój pierwszy start był w 2000 roku, znacznie młodszy byłem. Startowałem z Mariuszem Podzianowskim, startowałem z Toczkiem, z Nowotniakiem w Lublinie. To był 2000 rok. Oczywiście Mariusz jest zawodnikiem najwyższej klasy, 5-krotny mistrz globu, więc takich ludzi jak ja to po prostu przerobił 3 autobusy, ale pozytywna osoba, która zawsze będzie promowała sport i pomagać będzie na pewno. A dzisiaj zrobiliśmy to ze względu na to, że naprawdę w mieście jest mało ruchu, mało sportu, mało promowania sportu. Liczyliśmy na miłą pogodę, fajną, przyjemną, no i pokazać siebie jako team w mieście. Życzymy wszystkim startującym przede wszystkim startu bez kontuzji.